Witamy Państwa bardzo serdecznie, tak jak obiecaliśmy w pierwszą niedzielę miesiąca października, ale tym razem z Podkowy Leśnej. Ola Nowak. Zbyszek Nowak, witam pięknie. Ogromnie cieszę się z każdego kontaktu, ponieważ ta energia, która płynie do Państwa, daje Państwu siłę, radość, optymizm, czyli te wszystkie rzeczy, które są niezbędne, abyśmy byli szczęśliwi i zadowoleni. Program będzie taki sam jak zawsze. To znaczy, będzie film z naszym gościem, specjalnym gościem wybranym specjalnie na nowy nasz program, ale gościem starym, znanym Państwu. Będzie przekaz energii, będzie energetyzacja wody. Znaczy, od czego zaczynamy? Może przypomnij, kim jest Roman, bohater dzisiejszego filmu, który Drodzy Państwo zobaczą. Roman jest człowiekiem, który trafił do mnie 5 lat. 5 lat minęło 2 września. Był wtedy bardzo poważnie chory. Prosił nawet swojego przyjaciela, miał umówiony termin na 9, że on do 9 nie dożyje. On musi być 2 września. I powiem 2 września 2014 rok. Drodzy Państwo, ja byłem przekonany, że ten człowiek jest pijany. Ja nie wiedziałem, że on jest tak chory. On się po prostu kiwał, chwiał się. Myślałem sobie, co tu z nim zrobić. No cóż, zabrałem go. Po tym naszym spotkaniu poprosiłem, żeby przyszedł na spotkanie ogólne. Potem gdzieś jechałem, pomyślałem sobie, skoro, bo już wiedziałem, że jest poważnie chory, zabrałem go samochodem, gdzieś już nie pamiętam nawet gdzie, żeśmy rozmawiali. No i faktem jest, że widziałem w nim pewnego rodzaju przemianę, od takiej niewiary całkowitej, no w coś, co zamieniło się w pewnego rodzaju oczekiwanie. I to oczekiwanie zostało spełnione, minęło 5 lat od tego momentu, kiedy przyszedł bardzo poważnie chory, to guz mózgu, już nawet kiedy czytał nazwisko, to pytał się, co to jest nazwisko, bo on nie wiedział, co to jest nazwisko. Zobaczmy zatem fragment rozmowy nagranej dokładnie w 5-lecie ocalenia Romana, prawda? Tak można powiedzieć, w 5-lecie ocalenia Romana. Obejrzyjcie Państwo ten fragment, a po tej projekcji opowiemy Państwu, gdzie i jak można zobaczyć całą rozmowę, bo cała rozmowa znacznie dłuższa jest niż ten fragment, który za chwilę Państwo zobaczycie. Ja powiem tylko tyle, bo to jest bardzo istotne, że pan Roman nie jest wyjątkiem w tym, co udało się osiągnąć. Tysiące ludzi w różnych problemach zdrowotnych, nie tylko nowotworowych, ale i wszelkich innych, skorzystało z tej możliwości i dzisiaj badania medyczne, te wszystkie rzeczy, na które zwracam ogromną uwagę, które są niezwykle istotne, ale które ewidentnie pokazują, a przede wszystkim lata po jakimś bardzo poważnym problemie zdrowotnym, lata, które minęły i ci ludzie dalej są aktywni, pracują zawodowo i wszystko jest w porządku. Roman, witam Cię bardzo serdecznie w Podkowie, dokładnie w 5. rocznicę Twojego pierwszego spotkania ze Zbyszkiem. Witaj, Olu. Cieszę się, że po 5 latach nadal mogę to powiedzieć, że witaj, że tak jest. Jestem tu z Wami i mogę opowiedzieć coś na ten temat. Myślisz, że ta magiczna granica 5 lat coś zmieni, że teraz będziesz mógł nabrać trochę dystansu do tej całej historii? Z tą granicą 5 lat to było coś takiego, że na początku, jak Zbyszek o tym mówił, kiedy minęło pół roku czy rok, to nie wierzyłem, że ja dożyję tego czasu, nie więc. To się wydawało takie. Wiedziałem, że przedłuży mi Zbyszek życie, że, ale to w najśmielszych marzeniach, oczekiwaniach nie brałem tego pod uwagę, że ja przeżyję te 5 lat, więc. No nie brałeś pod uwagę jeszcze paru rzeczy, prawda? No tak, wielu rzeczy. Powiększenia się rodziny, budowy nowego domu. To wszystko wspaniale się układa. Bardzo dobrze się układa. Bardzo dobrze się układa i. Czyli ten parasol Zbyszka czujesz nad sobą cały czas? Jest mocna ochrona. Jest bardzo mocna ochrona tego. Trudno nawet czasem opowiedzieć, nie? Ale to jest taka tarcza, która nas chroni, nie? Czasem wydaje się, że już nas nie chroni, ale ona nas nadal chroni. I w ostatniej chwili, kiedy coś się dzieje złego, dochodzimy do takiego punktu, że wydaje nam się, że jednak chyba już nie chroni nas. Ale ta tarcza już jest cały czas i w ostatecznym momencie jednak zadziała. No właśnie, bo masz zwyczaj pisania do Zbyszka SMS-ów i to często, o ile wiem, nawet codziennie.
Nawet codziennie dużo. Czasami codziennie dużo. Czyli rozciągnąłeś jakby Zbyszka opiekę nie tylko na swoje zdrowie, ale na znacznie więcej, na swoją rodzinę, na swoje sprawy zawodowe. O wszystkim do niego piszesz? Tak. Aha. Tak. Tak jak od początku szczery byłem ze Zbyszkiem w 100%, tak cały czas. I nawet był taki okres w zeszłym roku, gdzie tych SMS-ów w ciągu dnia pisałem. Więcej niż dwa. Niż dwa, bo nawet co 15 minut była taka sytuacja. I w dzień, i w nocy, więc czasem jak jest taka trudna sprawa, to ten kontakt musi być bardzo częsty, bardzo częsty. Czyli omijasz te rafy razem ze Zbyszkiem, bo po prostu uwierzyłeś całkowicie w jego możliwości. Nie, no ja nie uwierzyłem w możliwości Zbyszka, ja wiem o jego możliwościach, więc... To było prowokacyjne pytanie, o to mi chodziło. Ja myślę, że tylko takim podejściem do sprawy można coś osiągnąć. Jeżeli pytamy, kogo z nas Zbyszek jest w stanie uleczyć, uzdrowić, komu jest w stanie pomóc, to chyba tylko tym, którzy po prostu tak poważnie to traktują. Ci, którzy chcą żyć. Mhm. Ci, którzy poważnie podejdą do sprawy, to mają ogromne szanse. Tak. Mają ogromne szanse. Ale nie oczekujmy zbyt wiele, nie dając od siebie. Otóż to, tak. To jest ten element, który u ciebie był od samego początku bardzo widoczny. To twoje przeświadczenie, że nie przychodzisz tutaj jak do szewca po naprawę butów. Po prostu nie to, że płacę i wymagam, tylko ty musisz współpracować, żeby to zadziałało. Myślę, że i twoja historia będzie ewoluować i podejście twoje do sprawy, do tego, jak działa energia, też się będzie rozwijać, bo jednak coraz więcej wiemy, prawda? Czytamy różne książki, wiemy już, że właściwie nauka potwierdziła istnienie energii. To już nie jest kwestia wiary, to już jest kwestia tylko tego, co przeczytamy, jaką wiedzę zdobędziemy, żebyśmy wiedzieli, że energia jest we wszystkim i energia może zrobić wszystko. Tylko część ludzi nie chce tej wiedzy. Tej wiedzy po prostu przyjąć i... Mm-hmm. No cóż, drodzy Państwo, wydaje mi się, że jeśli chcemy, jeżeli jesteśmy otwarci na to, żeby pomyśleć w ogóle, że energia to jest coś, czego nie da się ominąć, to jest po prostu wokół nas, jest wszędzie, to książka, której bohaterem jest Roman, jest takim pierwszym krokiem do tej wiedzy. A potem szukamy dalej i rozwijamy tę swoją umiejętność dostrzegania energii wokół nas, w nas i we wszystkim, co nas otacza, prawda? Ja otrzymałem od przyjaciela jeden SMS z informacją o Zbyszku. I to wystarczyło. Chciałem innym przekazać trochę więcej, dlatego, dlatego tak dokładnie opisałem to wszystko. Tak. Żeby mogli skorzystać, żeby mnie pomogły historie innych, którzy odważyli się opowiadać, którzy otwarcie opowiadali o tym. Dlatego uważam, że to jest takim może nawet trochę obowiązkiem naszym, jeśli już wyjdziemy z tego i przekazać dalej, żeby inni mieli szansę skorzystać z tego i uratować sobie życie. Wiele godzin na siłę, ale jeśli to pomoże komuś, to, to nie można tego ominąć. A wiemy, że pomaga, bo książka tak naprawdę jest już od roku chyba dostępna. Tylko czekaliśmy troszkę jeszcze, ale wiemy, że osoby, które to przeczytały, bardzo często pozostają, są pod wrażeniem i nawet takie, które się już, proszę Państwa, zamierzały poddać po przeczytaniu tej książki, odzyskują nowe siły. Pod pewnym względem Roman jest wyjątkiem, bo tylko on ze znanych mi twoich podopiecznych, a naprawdę w ciągu 20 paru lat pracy z tobą wiele, wiele osób tutaj widziałam, zdecydował się tak szczerze, otwarcie i do końca opisać swoją sytuację, opisać, co się z nim działo, co czuł. I tak powstała wspomniana już właśnie w naszej rozmowie książka Ambasada Pana Boga. W tym fragmencie, który Państwo obejrzeli, nie ma jednej informacji, mianowicie tej, że książka dostępna jest nie tylko jako książka pisana, ale również jako audiobook. Drodzy Państwo, to trudno mówić o sobie, ale to pomaga innym żyć i mieć nadzieję. Ta książka, również wydana w audiobooku, może być pewnego rodzaju taką wskazówką, co należy zrobić, żeby można było z bardzo poważnych problemów zdrowotnych
całkowicie wyjść, o czym świadczy chociażby to, że Romanowi urodziło się dziecko, następnie wybudował piękny dom. Zresztą o tym wszystkim mówił w trakcie tego naszego krótkiego wywiadu. No wspaniale, cieszę się ogromnie, to jest moja wielka satysfakcja, kiedy mnie Państwo pytacie, skąd ja czerpię swoje siły? Z Waszych relacji, fantastycznych relacji, wspaniałych wyników badań, które do mnie przynosicie przed i po naszych kontaktach. Drodzy Państwo, książka Ambasada Pana Boga jest również dostępna w formie PDF-u na stronie www.nowak.pl w zakładce Baza Wiedzy. Także też w całości we fragmentach łatwo do niej dotrzeć, bo możecie Państwo zobaczyć również, i to proszę też zajrzeć na stronę www.nowak.pl, całą rozmowę z Romanem, ponieważ cała rozmowa trwa prawie 20 minut, więc w tym programie nie daliśmy rady jej pokazać, ale cała jest bardzo ciekawa i to będzie jako rozmowa miesiąca. Dodam jeszcze tyle, że mam takie dwie bardzo ciekawe opinie. Otóż nasza przyjaciółka, pani Ewa, powiedziała, że ta książka to metafizyczny dreszczowiec, a mój kolega, Kanadyjczyk, native speaker, który kiedy przeczytał tę książkę, powiedział, że Zbyszek, to jest American Dream, to jest niesamowita książka, która buduje, która w sposób prosty, taki powiedziałbym zasadniczy, życiowy, przedstawia sytuację i sposób wyjścia z tej sytuacji, tę walkę, bo przecież to nie jest tak, no, takie proste, prawda? Trzeba zmagać się ze sobą, z problemami, minęło 5 lat, wszystko jest w porządku. Romku, gratulujemy Ci, ściskamy Cię, to naprawdę zrobiłeś potężny kawał pracy, która może pomóc bardzo wielu ludziom, jeżeli tylko zechcą sięgnąć do tej książki. To ja mam teraz taką propozycję, ponieważ my z natury jesteśmy gaduły, a czas leci. Wszystkim tym, którym chcesz pomóc już teraz, już dziś, już w tej chwili, to może przekaz energii. Drodzy Państwo, przekaz energetyczny jest taką formułą, że niezależnie od tego, gdzie Państwo jesteście, możecie korzystać z tej możliwości, która, no, wszyscy ci, którzy uczestniczą w tym przekazie energetycznym, stają się, no, takim routerem energetycznym. I w następnym naszym programie spróbuję przedstawić Państwu, na czym właśnie to polega, ale kiedy korzystacie z mojej pomocy, to nawet osoby Wam towarzyszące, które nie uczestniczą w tym kontakcie, też z niego korzystają. Drodzy Państwo, temu kontaktowi energetycznemu zawsze towarzyszą te trzy gesty. A więc ten pierwszy, ten drugi, ten trzeci. Nie obowiązują żadne godziny. Wtedy, kiedy tylko macie taką potrzebę, to jest bardzo ważne, wyciągacie swoje dłonie. Kontakt w tej chwili jest kontaktem bezpośrednim. A wtedy, kiedy macie Państwo taką potrzebę i nie ma ze mną kontaktu, wyciągnijcie moje małe zdjęcie. Czy jeżeli macie mój kalendarz, jeszcze lepiej. Kontakt mentalny jest kontaktem w myśli. Państwo myślicie, że ze mną się kontaktujecie i ten kontakt następuje. Wyciągacie swoje dłonie i coś w nich czujecie. A teraz jesteśmy w kontakcie bezpośrednim. Dłonie wyciągnięte w ten sposób, to jest nasz pierwszy gest, ten to jest drugi gest i trzeci gest, kiedy dłonie kładziemy na naszym ciele. Drodzy Państwo, wyciągamy dłonie. Co jeszcze jest ważne? Bardzo ważne. Uśmiech. Otóż optymizm, uśmiech, oczywiście. A więc próbujemy, uśmiechamy się i uwaga, zaczynamy ten nasz główny, potężny przekaz energetyczny. Ta energia, która płynie do Państwa, jest opisana znakiem ujemnym. Pamiętajmy, w tym znaku pracuje cały nasz organizm. Zawsze to jest nasz pierwszy gest. Jedna minuta. Oczywiście umowna. Pierwszy gest. Ten drugi. Obie dłonie przybliżamy, ale ich nie składamy. Teraz ta energia, która zgromadziła się na powierzchni dłoni, ulega uformowaniu. Moje dłonie są zawsze do Państwa odwrócone. Nasz trzeci gest. Dłonie kładziemy na naszym ciele. Pamiętamy tylko o tym, aby ręce się nie krzyżowały i palce, żeby się nie łączyły. I w tej chwili ta energia, która zgromadziła się, uległa uformowaniu. Ta energia przepływa do naszego ciała, wszędzie powoli będzie się rozchodzić. A na zewnętrzne strony naszych dłoni, z całej powierzchni, spływa ten śmietnik energetyczny. I kiedy mija trzecia minuta tego naszego kontaktu, oczywiście umowna, odpromieniowanie. Odrywamy dłonie, odrzucamy, jakbyśmy coś strzepywali. I klaszczemy.
Drodzy Państwo, zanim przystąpimy do energetyzacji wody, bardzo ważna sprawa, żebyśmy zdawali sobie sprawę z tego, że każdy kontakt energetyczny, w ogóle kontakt ze Zbyszkiem, może powodować różne reakcje. Silne są rzadkie, ale kiedy występują i wiemy o nich, nie będziemy się denerwować. Temperatura, biegunka, wymioty, wysypka, dreszcze. Drodzy Państwo, krótkotrwale, nic takiego i bardzo rzadko występują, ale kiedy wystąpią, to pamiętajmy o tym, żeby się nie denerwować. A teraz energetyzacja wody. Czekacie Państwo na tę energetyzację. Butelka wody, oczywiście niegazowanej, kartki wodne. I oczywiście fabrycznie zamknięte. Woda zawsze w butelce zakręconej. Najlepsza jest taka forma. Kartki wodne mamy naklejone, ja tutaj nakleję tę kartkę, napiszę tutaj, dla kogo ta woda będzie energetyzowana, bo kartki wodne musimy wypełnić, a drugą część kartki wodnej należy do mnie odesłać. W jakikolwiek sposób można też przywieźć czasami na spotkanie, prawda? Zabrać i większą ilość. Drodzy Państwo, teraz korzystając z tego, że wszyscy jesteśmy ze sobą połączeni, tym połączeniem do każdego z Państwa płynie energia, przez przybliżone dłonie przepływa do wody, pamiętajmy niegazowanej, na której została naklejona, podpisana wcześniej kartka wodna. Przybliżamy nasze dłonie, zaczynamy proces energetyzacji wody. Teraz odrywamy dłonie, odrzucamy, jakbyśmy coś strzepywali i klaszczemy. Proszę Państwa, po procesie energetyzacji ta woda staje się potężnym magazynem energii. Możemy tej wody używać do kawy, do herbaty, do zupy, ale przede wszystkim rano pijemy pół szklanki tej wody na czczo. Od tego zaczynamy dzień. I uwaga, okłady, wystarczy płatek kosmetyczny, tylko tą wodą zwilżony, przykładamy na 5 minut. Po 5 minutach wszystkie okłady wyrzucamy. No i proszę Państwa, energetyzację wody mamy za sobą. Wszyscy Państwo wiedzą, w jaki sposób wodę naenergetyzować, a w kartki wodne proszę zaopatrywać się. Tutaj u nas albo przez stronę internetową. Bardzo łatwy adres nowak.pl, są telefony i każdy z Państwa może dostać odpowiednią ilość kartek wody. A właśnie coś mi przypomniałeś. Chciałam Państwu powiedzieć, jako jedną z niespodzianek i jedną z rzeczy nowych w tym programie, uruchomiliśmy dla Państwa nowy adres mailowy. Adres program@nowak.pl. Pod tym adresem możecie Państwo pisać do nas, do Zbyszka, do biura, zadawać wszystkie pytania. Postaramy się rozwiać wszelkie wątpliwości. Jeżeli Państwo macie jakieś sugestie albo chcielibyście na jakiś temat z nami porozmawiać, albo chcielibyście, żebyśmy my jakiś temat poruszyli w programie, to wszystko bardzo prosimy. program@nowak.pl. Na bieżąco będziemy wszystkie maile czytać. Jeszcze chcę dodać, że na stronie nowak.pl jest potężny przekaz energetyczny. Proszę zapoznać się z zasobami strony nowak.pl, ponieważ może się okazać, że ten właśnie przekaz energetyczny może spowodować ogromne Państwa satysfakcje, tak jak jeden z naszych podopiecznych, Janusz Sikorski, który przez przypadek, przeglądając rozmaite programy, akurat wpadł na ten program. Miał tak potężne problemy zdrowotne, dziura w nodze 10 cm, miał problemy z ręką, prawie nie widział, wyciągnął ręce, no i potem zaczęły się reakcje. Więc te reakcje, które mogą występować po naszym kontakcie, mogą również występować po programie. A bogactwo strony nowak.pl to również zakładka wideo, gdzie jest kilkadziesiąt programów telewizyjnych. Także właśnie archiwalny w archiwach programu jest program z panem Januszem Sikorskim, jeśli Państwo będą ciekawi tego całej jego historii. Także bardzo serdecznie zapraszamy. Myślimy, że spełniamy Państwa oczekiwania, ponieważ ogląda nas tysiące ludzi i te efekty mogą się okazać zdumiewające, zaskakujące tych wszystkich sceptyków, tym bardziej. Drodzy Państwo, ja zajmuję się również zwierzętami. Trudno powiedzieć, że zwierzę w cokolwiek wierzy, więc tutaj... Tak, to nie jest ani kwestia wiary, ani nie jest to sugestia, dlatego że przecież właśnie zwierzęta, niemowlęta, ludzie nieprzytomni, tak. O tym wielokrotnie mówiliśmy. Ja bym chciała zakończyć nasz program zdaniem, które powiedział Roman w rozmowie, bardzo ważnym jego zdaniem. On powiedział tak: nie oczekujmy zbyt wiele, nie dając od siebie nic.
Dlatego mówię to, bo chcę Państwa zachęcić. Dajcie z siebie cokolwiek, napiszcie mail, obejrzyjcie ten program, a może przyjedźcie do Podkowy, a może przeczytajcie chociaż fragmenty ambasady. Zobaczycie Państwo, jak to działa. Ja bym jeszcze tylko dodał tyle, że to trudno mówić o sobie, ale to pomaga innym żyć i mieć nadzieję. Zatem za miesiąc następne spotkania z następnymi podopiecznymi, którym pomogłeś i którzy dzięki Tobie cieszą się dobrym zdrowiem. Zapraszamy na początku listopada, a tymczasem dziękujemy Państwu bardzo. Dziękujemy. Do zobaczenia. Do zobaczenia.